Są pewne rzeczy, które ty możesz dosłownie zacząć robić dzisiaj, jutro, na przykład, które uruchomią twój proces rozwoju tak poważnie. Także zaczną się dziać rzeczy w twoim życiu. Zaczniesz widzieć zmiany, transformacje, przełomy, zmiany paradygmatów, prawdziwe, solidne efekty, zaczniesz doświadczać niesamowite rzeczy, zacznie się dziać w twoim życiu. Ale jeżeli ty uruchomisz ten proces rozwoju, to niestety momentami może się zrobić dramatycznie. I wiesz o tym. Tak działa rozwój. Momentami może być ciężko. I może po drodze doświadczysz rzeczy, które bardzo nie chcesz doświadczyć. Ten punkt, w którym robi się ciężko, ten punkt, w którym robi się dramatycznie, ten punkt, w którym Zaczyna się doświadczać rzeczy, które się nie chce doświadczyć. To jest ten punkt, w którym większość ludzi odpada w rozwoju. Ludzie tutaj wysiadają. Gdy robi się ciężko, ludzie wysiadają. I z tym ci pomogę tym filmem. Praktycznie są dwie rzeczy, które aktywują najbardziej Twój proces rozwoju, tak żeby zaczęło się dziać. Dwie rzeczy, i one są proste, i znasz te rzeczy. Pierwsza rzecz: dodajesz do swojego życia. Co dodajesz? Nowe nawyki, dodajesz nowy sposób działania, zaczynasz podejmować nowe decyzje, zaczynasz wykonywać nowe kroki do przodu w swoim życiu. Aktywność, działanie, dodajesz nową aktywność, nowe ruchy, nowe działanie, dodajesz to jest ta aktywna część rozwoju. Gdy dodasz sporo nowych rzeczy, to uruchomi się Twój proces rozwoju. Druga rzecz, którą możesz zrobić, żeby zaktywować ten proces rozwoju tak poważnie, to jest usuwanie rzeczy ze swojego życia. To jest proste, oczywiste. Po prostu usuwasz rzeczy, które ci nie służą. Usuwasz nawyki, które ci nie służą. Usuwasz sposób spędzania czasu, który ci nie służy. Tak jak spędzasz swoje popołudnie, swój wieczór, usuwasz może pewnych ludzi, którzy ci nie służą. Usuwasz rzeczy ze swojego życia. Teraz w tym filmie zajmiemy się tym dodawaniem rzeczy do swojego życia, żeby zaktywować rozwój. Bo usuwanie rzeczy ze swojego życia to jest trochę grubsza sprawa. To zasługuje na osobny film. Bo jeżeli ty zaczniesz rzeczywiście usuwać sporo rzeczy ze swojego życia, do których jesteś przyzwyczajony, do których jest podpięta twoja tożsamość dosłownie, które robiłeś przez wiele lat, jak zaczniesz usuwać sporo takich większych rzeczy ze swojego życia, to możliwe, że spotkasz się ze swoimi największymi demonami. I może się zrobić ciężko, i może zauważyć, że od wielu rzeczy byłeś dosłownie uzależniony. I usuwanie pewnych rzeczy to będzie wyglądało jak bycie na odwyku. I może się zrobić momentami ciężko. Więc zostawiam to na inny film. W tym filmie zajmiemy się aktywacją rozwoju poprzez dodawanie nowych rzeczy do swojego życia. Twój problem, podejrzewam, nie jest taki, że ty nie wiesz, co dodać do swojego życia. Myślę, że ty wiesz dokładnie, co dodać do swojego życia. Wiesz, co będzie zdrowsze dla ciebie, wiesz, jakie rzeczy ulepszą Twój stan, Twoje samopoczucie, Twoje wibracje, wiesz, jakie nawyki długoterminowo wprowadzą więcej spokoju do Twojego życia, wiesz, jak ukształtować taką lepszą rutynę każdego dnia, żeby się czuć ogólnie lepiej długoterminowo. Wiesz, co jest zdrowe, wiesz, co jest dobre. Twój problem to nie jest to, że nie wiesz, co zrobić. Wiesz, co zrobić. Twój problem to nie jest to, że nie wiesz, w jakim kierunku iść. Wiesz, w jakim kierunku iść. Każdy człowiek, nawet młody człowiek, zawsze ma ten następny schodek, ten następny krok ujawniony przed sobą. Może jesteś młody i nie wiesz dokładnie, co masz zrobić ze swoim życiem, ale wiesz, jaki jest następny krok, co powinienes spróbować. Co cię porusza, co cię chwyta, co chciałbyś bardzo. Wiesz, że to jest następny krok. Wiesz, jaka jest ta decyzja, która poruszy Twoje życie do przodu? Wiesz, do jakiej osoby zadzwonić, żeby dowiedzieć się pewnej informacji, żeby wykonać jakiś krok do przodu? Wiesz, co jest następne? Wiesz, jakie rzeczy powinieneś dodać? Twój problem, podejrzewam, jest taki: Nie możesz wykonać tych rzeczy. To jest problem u większości ludzi. Wiesz co zrobić, wiesz, co będzie lepsze, ale po prostu nie możesz tego zrobić. Dlaczego? Wiesz dlaczego. Emocje. Opór. Strach. Traumy się aktywują, gdy myślisz o zrobieniu pewnej rzeczy. Paraliżuje cię. Gdy myślisz o zrobieniu pewnej rzeczy, bardzo, bardzo, bardzo ci się nie chce zrobić pewnej rzeczy. Nie jesteś w odpowiednim stanie emocjonalnym, żeby zrobić pewną rzecz, i za każdym razem nie jesteś w odpowiednim stanie emocjonalnym. Masz do zrobienia pewną rzecz i nagle czujesz ekstremalne zmęczenie. Wprowadzasz coś, jakiś nawyk, zaczynasz robić pewną rzecz, która <gryw> ulepsza twoje życie. Jakimś cudem, po paru dniach zapominasz o tym. Twój mózg sprawia, że wylatuje ci to z głowy. I nawet nie zauważasz, kiedy przestałeś robić tą rzecz. Opór, te hamulce wewnętrzne, te emocje, te traumy są bardzo silne. I to jest problem u większości ludzi. I z tym chcę ci pomóc. Twój największy problem to są blokady, hamulce, opór, emocje, stres, strach, paraliż, zamarzanie, <gryw> zmęczenie, prokrastynacja. Praktycznie to jest wszystko taką formą oporu. To jest problem. Teraz, co z tym zrobić? Trzy kroki. Przekażę Ci trzy kroki, jak poradzić sobie z tym oporem, żebyś rzeczywiście wykonał to, co jest bardzo trudne dla Ciebie. Żebyś zrobił te rzeczy, które chcesz zrobić. Żebyś rzeczywiście wykonał to. Trzy rzeczy Ci podam. I po obejrzeniu tego filmu, gdy usłyszysz i zrozumiesz te trzy rzeczy, to będziesz w szoku, że znalazłeś takie informacje tak po prostu w internecie za darmo. To będą trzy bomby praktycznie. I musisz, jeżeli traktujesz to wszystko poważnie, musisz potraktować te trzy rzeczy poważnie, bo to są grube rzeczy. Musisz docenić te trzy rzeczy, które przekażę tutaj. Pierwsza rzecz. Zapoznajesz się ze swoim oporem. Za chwilę rozwiniemy to. Druga rzecz. Rozluźniasz się w tym oporze w tych emocjach, w tych negatywnych emocjach, w tym cierpieniu czasami, rozluźniasz się. Dosłownie czujesz presję i nie masz ochoty i boisz się, aktywują się traumy. Rozluźniasz się w tym. To jest druga rzecz. Rozwiniemy to. I trzecia rzecz. Wytrwałość. Bycie upartym dosłownie jak osioł. Te trzy rzeczy są większe niż myślisz. Rozwiniemy je. Pierwsza rzecz. Zapoznajesz się z tym oporem, z tymi hamulcami, z tymi traumami, z tym, co cię blokuje, z tym, co cię paraliżuje, z tym uczuciem ekstremalnej niechęci do zrobienia pewnej rzeczy, którą wiesz, że będzie dobra. Pierwszy krok, zapamiętaj to. Za każdym razem, gdy pojawi się, gdy spotkasz, dosłownie jesteś w swoim domu, jesteś w pracy, jesteś gdzieś i zaczynasz myśleć: OK, to teraz zrobię tą rzecz, która będzie dobra dla mnie. I dosłownie spotykasz się, spotykasz się z tym oporem, z tymi emocjami, z tymi hamulcami, z tą niechęcią, z tym zmęczeniem nagłym. Gdy się spotkasz, gdy poczujesz w swoim ciele, że ok, aktywuje się ten opór i ten strach, to spędzasz za każdym razem przynajmniej trzy minuty. Nie, nie, nie więcej. Do pięciu maks. Trzy minuty. Ustal sobie trzy minuty. Trzy minuty siedzisz i dosłownie, gdy spotkałeś się z tym oporem, gdy będzie mocny oczywiście, nie? bo czasami pojawia się opór i o, nie chcę tego zrobić, ale, ale możesz to zrobić, nie? gdy się pojawi ten mocny opór, gdy masz tą książkę przed sobą i tak wiesz, że powinieneś poczytać przez pół godziny tą książkę i ustaliłeś sobie to sam, że to będzie dobre dla ciebie i to jest nudna książka może, może nie chcesz jej czytać i chodzisz naokoło i myślisz sobie, zrobię wszystko, cokolwiek innego zrobię, ale nie to. I to prawie, że boli zrobienie tej rzeczy. Nie? Tak prawie, że to jest czytanie książki, tak boli w środku, tak o nie, nie mogę. To, to opór czasami może być bardzo silny do takich banalnych rzeczy, ale ta rzecz, ta książka to nie jest banalna rzecz. Ta książka prowadzi do pewnej wiedzy, prowadzi do. Pewnego realnego myślenia o wykonaniu jakichś następnych kroków w swoim życiu, co może wywołać poważną zmianę w twoim życiu, co może, co może prowadzić do zmiany tożsamości twojej, zmiany paradygmatów i twojego, gdy wyczuwa, że coś prowadzi do ogromnej zmiany, twojego hamuje cię przed zrobieniem tego, bo nie chce się zmienić. Więc masz siłę w sobie, która idzie przeciwko ciebie dosłownie. I ta książka to nie jest tylko książka. To jest grubsza sprawa, to jest transformacja. To jest, to jest portal w kierunku transformacji twojego nie chce, żebyś nawet rozpoczął tą drogę. I może się pawiać mocny hamulec. I to może być cokolwiek innego. To może być ćwiczenie. Może wiesz, że teraz jest czas na trening i tak nagle twoje ciało, ciało dosłownie neurologicznie tak daje ci znać, i ja nie, jestem wyczerpany po prostu. Tak. <śmiech> 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 nie mogę. Nie, nie, nie mogę. Albo zamarzam, tak? Nie, nie mogę. Gdy pojawi się ten mocniejszy opór, gdzie widzisz, że kucze, to jest poważna blokada, to dosłownie spędzasz trzy minuty z tym oporem, mówiąc mu, dosłownie mówiąc do tego, tego, co czujesz w ciele, mówiąc temu: Hej, hej, chcę cię poznać. Pokaż mi się. Hamujesz mnie, blokujesz mnie, wywołujesz we mnie ekstremalne, intensywne emocje. Które mnie paraliżują. Widzę, co robisz, widzę, jak mnie hamujesz. Wiesz, co chcę od Ciebie? Spróbuj mnie zahamować z całej swojej siły. Nie pozwalasz mi zrobić tej rzeczy? Hamujesz mnie przed zrobieniem tej rzeczy? Hamujesz mnie przed wykonaniem tego kroku? Ja chcę, żebyś mnie zahamował z całej swojej siły. Chcę zobaczyć całą Twoją potęgę. Ściągaj maskę. Chce Cię poznać. To jest forma miłości. To jest odwrotność. To jest, to jest odwrotność od tego, co ludzie na automacie robią. To jest świadoma miłość. Dosłownie idziesz i przybliżasz się do czegoś, od czego większość ludzi ucieka. Mówisz do oporu. Hamuj mnie z całej siły, bo w ten sposób poznam Cię. Zobaczę, o czym Ty jesteś. Co tutaj robisz? Jak zobaczysz kogoś w całej swojej potencji, jak ktoś się wyrazi mocniej, to, to poznasz bardziej tą osobę, nie? Więc tutaj mówisz do oporu. Hej, ściągaj maskę. Chcę cię zobaczyć. Chcę zbadać każdy Twój centymetr. Odgrywasz sobie to w swojej głowie, gdy się pojawia ten opór. I co robisz? Przez trzy minuty zamykasz oczy. Jeżeli, jeżeli masz możliwość, zamykasz oczy, i dosłownie. Po prostu opisujesz ten opór. Mówisz, ok, Jak, jak ten opór się wzmocni, to, 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 to jakie to będzie uczucie, tak? Mówisz, oporze, wzmocnij się, hamuj mnie mocniej, chcę zobaczyć. I zaczynasz opisywać, to to czujesz. Ok, okej, okay, czuję paraliż. Okej, okay, czuję takie, taką, taką ciemność, takie zapadanie się w ciemność. Czuję, czuję wrzask, krzyk. Czuję przerażenie, horror. O kurczę. OK, Okej, więcej, więcej chcecie poznać bardziej, bardziej. To jest odwaga i to jest forma miłości. To jest odwaga. To jest jak w Matrixie w pierwszej części, gdzie Neo zatrzymał się i stawił czoła temu agentowi, od którego wszyscy zawsze uciekali. <grym> Mimo to, że nie miało sensu, że go pokona. I nie pokonał go ostatecznie w tej pierwszej walce, ale stawił mu czoła. To, to, to jest pierwszy krok. To jest czujesz to, to wszystko, to, co cię hamowało przez całe życie, nie? Tak, spotykasz się z tym, i teraz jak nijo w Matyksie obracasz się i mówisz: Hej, nie, że walczysz, to, to nie jest walka, ale mówisz: pokaż mi się. I opisujesz to przez trzy minuty. Okej, okay, czuję to jak paraliż, czuję to jakby prąd. Jak prąd w moim ciele mnie tak jakby zatrzymywał. Czuję jakby mnie coś, jak klaustrofobicznie, coś by mnie zamykało. Okej, okay? czuję to tak. Co jeszcze? Co jeszcze? Co jeszcze? Co, co jeszcze tutaj jest? Okej, okay, czuję takie uczucie, czuję, czuję taką myśl, czuję taki obraz. Trzy minuty. Mijają te trzy minuty. Możesz zegarek nastawić. Trzy minuty zapoznajesz się ze swoim oporem. Z tymi hamulcami, z tymi traumami, zapoznajesz się z tym. Trzy minuty. Mijałem trzy minuty, koniec. Nie myślisz o tym, czy doszedłem do jakiegoś wniosku, czy ten opór jest mniejszy teraz. Nie myślisz o tym. Po prostu starasz się zrobić tą rzecz, mimo tego oporu, na ile możesz, a ci nie wyjdzie, to OK. Po prostu następnym razem, gdy pojawi się znowu ten opór, to znowu trzy minuty zapoznasz się z nim. Ale. Jeżeli zapoznasz się przez 3 minuty z tym oporem, to po 10 razach ten opór będzie czymś innym dla Ciebie. Po 20 razach ten opór będzie czymś innym dla Ciebie. I za każdym razem, gdy się pojawia, masz dosłownie okazję przez 3 minuty zapoznać się z nim. Jeżeli się nie zapoznasz przez 3 minuty z tym oporem, to tracisz tą okazję. Bo gdy się pojawia ten opór, to dosłownie masz, masz, masz okazję. Bo nie zawsze się pojawia ten mocny opór. Gdy się pojawi, to dosłownie myśl sobie, ok, to okazja, 3 minuty zapoznam się. I nie musisz siedzieć 5, 10, 20 minut. Im więcej, tym lepiej to nie działa tutaj. Im więcej, tym bardziej gorzej może być. 3 minuty zapoznajesz się. Następnym razem zapoznasz się trochę bardziej. Następnym razem zapoznasz się trochę bardziej. I po tych trzech minutach próbujesz zadziałać i zrobić tą rzecz mimo tego oporu. A jak ci nie wyjdzie... Jak zobaczysz, że ten opór jest zbyt silny, no nie, okej, okay, zapoznałem się trochę, ale ten opór nadal jest bardzo silny. Gdy zauważysz, że ten opór jest nadal za silny i, i boisz się zrobić tą rzecz i nie możesz zrobić tej rzeczy, to kolejne trzy minuty zamykasz oczy i wizualizujesz sobie robienie tej rzeczy. To jest gruba sprawa. Czyli nie wyszło ci. Nie wiem, poczytać tej książki iść na ten trening. Po prostu ten opór był za silny. Nie wyszło ci zadzwonienie do tej osoby i wykonanie tej trudnej konwersacji z tą osobą. Nie wyszłoć. Opór jest za silny. Zapoznajesz się z nim przez trzy minuty, minęły trzy minuty, koniec, nadal jest za silny. Nie mogę tego zrobić. Zamykasz oczy i wizualizujesz sobie z detalami robienie tej rzeczy i zauważanie, że. Zrobiłeś ją od początku do końca i nie jest tak źle. Czyli powiedzmy, że masz do wykonania pewne, pewien ważny telefon, masz zadzwonić do pewnej osoby i dowiedzieć się pewne rzeczy, które może boisz się dowiedzieć nawet, trygerują cię jakoś, i po tym telefonie, na bazie tych informacji, napisać bardzo ważnego maila do pewnej osoby. Powiedzmy, że to jest, to jest ta rzecz, która wywołuje ekstremalny opór. Trzy minuty zapoznałeś się z tym oporem. Mijają trzy minuty, próbujesz zadziałać, widzisz, że ten opór jest za silny. To wtedy zamykasz oczy i przez 3 minuty wizualizujesz sobie, że wyciągasz telefon z detalami wyciągasz telefon. Widzisz imię tej osoby, klikasz, dzwoni, ta osoba mówi halo, odgrywacie tą konwersację. Ta konwersacja, tak w swojej wizualizacji, narzucasz taką fazę, takie, taką, takie przekonanie, że ta konwersacja idzie dużo lepiej niż myślałeś. Tak. Może nie jest bajkowo idealnie, bo też chcemy być realni. Nie chcemy, wiesz, być bardzo daleko od rzeczywistości, bo później się rozczarujemy. Po prostu wizualizujesz sobie, że ta konwersacja. Zadziwiająco, dużo lepiej poszła niż myślałeś, i nie jest aż tak strasznie, jak myślałeś. Wizualizujesz sobie, że ta konwersacja kończy się z takim uśmiechem, z takim, z takim że yy, żegnacie się z tą osobą i jest, jest okej. Okay, tak, nic strasznego się nie stało. I później wizualizujesz sobie, że na bazie tych informacji otwierasz swojego swój komputer, otwierasz maila, wpisujesz mail tej osoby, do której masz napisać pewne rzeczy. I to jest ta rzecz, która cię stresuje. Wizualizujesz sobie w głowie, zaczynasz pisać i wysyłasz, i zauważasz w tej wizualizacji, że to nie, jest, to nie jest aż tak strasznie, niż myślałem. I wizualizujesz sobie od początku do końca wykonanie tej rzeczy i te, uczucie, te uczucia po wykonaniu, że okej, okay, to nie jest aż tak strasznie, jak myślałem. Bo większość rzeczy nie są aż tak strasznie, jak myśleliśmy. Czyli praktycznie mówisz prawdę w tej wizualizacji. Więc. Nawet jak nie uda ci się zrobić tej rzeczy, tej ważnej rzeczy, bo opór jest nadal za duży, to wizualizujesz sobie zrobienie tej rzeczy. I przez to, że odgrywa się ta wizualizacja, jest w Twojej pamięci teraz. Sporo części Twojej podświadomości odbierałem to jako fakt. Nie wszystkie, ale pewne części Twojej podświadomości to odbierałem jako fakt, że to się wydarzyło. I później, następnym razem, wizja zrobienia tego jest taka trochę lżejsza. Plus. Zapoznałeś się z tym oporem trochę bardziej i znasz go trochę bardziej. Więc pierwszy krok, żebyś ty radził sobie z tym oporem, z tymi hamulcami, z tymi blokadami, z tą prokrastynacją, to jest jeden, trzy minuty: zapoznajesz się z tym oporem, idziesz na całość i mówisz mu pokaż mi się, badasz każdy, każdy detal wszystkich tych odczuć w ciele, wszystko to badasz przez trzy minuty i nie musisz dotrzeć do wniosków, po prostu robisz to i kończysz. I później starasz się zadziałać, a jak nie możesz, bo opór jest za silny, to trzy minuty wizualizujesz sobie robienie tej rzeczy. To jest pierwszy krok. Rób to za każdym razem, gdy pojawia się ten silny opór przy chęci do zrobienia tej rzeczy, która jest bardzo ważna dla ciebie. Rób to, po prostu rób to. Nawet trudno jest sobie wyobrazić teraz, jak ja to mówię, trudno jest Ci wyobrazić sobie, jak dużo zmian się pojawi. Po 20 razach zapoznawania się z tym uczuciem oporu w sobie. Po 20 razach ten opór będzie czymś innym. Nawet to będzie inna rzecz. Jak poznajesz coś, to zauważasz rzeczy, które wcześniej nie widziałaś i odkrywasz, że to jest inna rzecz, niż myślałeś. Poznasz każdy mały trik, każdy element, każdy Każde okienko, każde wyjście z tego oporu, zaczniesz rozpoznawać, gdzie tutaj jest wyjście, jaka myśl może sprawić, że wyjdę z tego. Zaczniesz odkrywać rzeczy, które tylko ty możesz odkryć. Nie mogę ci je podać, bo to jest twoje spotkanie w środku ze sobą. Takie rzeczy nie mogą być ci podane przez przeze mnie, przez guru, przez ludzi, przez, przez psychologów. To jest twoje w środku. Nie może ktoś wejść w Twoje ciało i zrozumieć Cię lepiej niż Ty siebie. To nie jest możliwe. Więc Ty to odkryjesz. Trzy minuty zapoznajesz się z oporem, jeżeli nie możesz zrobić tej rzeczy. Kolejne trzy minuty wizualizujesz sobie robienie tej rzeczy. To jest pierwszy krok. I za każdym razem, gdy się pojawi ten mocny opór, masz okazję. Masz okazję. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Rozluźnianie się w tym oporze, rozluźnianie się w tych emocjach, rozluźnianie się w tej presji, w tych hamulcach, rozluźnianie się. Gdy zauważysz, że chcesz zrobić pewną rzecz i ten opór jest bardzo silny, nawet zwizualizowałeś sobie zrobienie tej rzeczy, ale widzisz, że jest tak silny, że po prostu nie możesz zrobić tej rzeczy, a chciałbyś tym razem zrobić to. Chciałbyś wykonać tą rzecz, po prostu opór jest tak silny. I robisz to, tą wizualizację, robisz to zapoznawanie się z tym oporem, ale nadal chciałbyś rzeczywiście to wykonać, ale ten opór jest nadal za silny. Co robisz? Gdy czujesz tą presję tego oporu i tak kurczę, no za bardzo się boję, nie, nie mogę, hamuje mnie, trenujesz odpuszczanie w tym takim cierpieniu, bo to jest forma cierpienia, to jest taka presja. Ten opór, te traumy, to wszystko to jest forma cierpienia. To jest tak, że w twoim ciele nie czujesz się dobrze. Rozluźniasz się w tym cierpieniu. Rozluźniasz się w tym oporze, w tej presji, w tych emocjach. Rozluźniasz się. I to jest trening odpuszczania. I to jest najlepszy trening odpuszczania, bo jak odpuszczamy przy łatwych rzeczach, to łatwo jest odpuścić, a przy trudnych rzeczach trudno jest odpuścić. I ty odpuszczasz w trudnych rzeczach. Odpuszczasz w tym momencie, gdzie się najbardziej nie chce odpuścić. I to jest niesamowity trening. Ja to robię nawet przy małych rzeczach. Na przykład medytuję. Medytuję już 10 minut. I wiem, że będą jeszcze jakieś 15 minut medytacji. Sobie. I moje ciało mówi mi, aktywują się różne rzeczy we mnie, i mówią mi, wstań, wstań teraz. Dobra, dzisiaj nie mamy za dużo czasu, musimy zrobić pewne rzeczy szybko, i tak mój mózg kręci się. I tak, nie, 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 dobra, już wstajemy, już wstajemy, już nie mogę wytrzymać. Nie, 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 już nie, ja nie mogę. Dzisiaj nie jest dobry moment na taką medytację. Dzisiaj nie jest dobry moment, wstajemy. I gdy mój mózg to robi, to presja narasta, i tak rozluźniam się. Mówię sobie, nie, nie, te, ta medytacja będzie trwała, więc skoro będzie trwała, to już. Niech lepiej się rozluźni w tym. I to jest takie, takie odpuszczanie, to jest tracenie, to jest takie, jakbyś tracił coś. Bo Twoje ego mówi Ci, że coś jest ważne, tak musimy przetrwać, musimy coś tam zrobić, bo ma jakieś swoje interpretacje, nie? I tak odpuszczasz to wszystko. I jego myśli, że jak, jak nie wstaniemy teraz, to zginiemy. I tak to jest takie zaufanie, że przetrwamy. I tak. Za każdym razem, gdy opór narasta do poziomu, w którym po prostu chciałbyś zrobić coś, ale nie możesz, to rozluźniaj się w tym oporze. Po prostu rozluźniaj swoje ciało. I w tym rozluźnieniu spróbuj zadziałać. Jeżeli jest ta książka, którą chciałbyś poczytać i wszystko w tobie się aktywuje, taka niechęć, takie, że nie mogę wytrzymać, nie będę miał cierpliwości, to będzie takie męczące, nie mam ochoty, to w tym momencie. Możesz po prostu tak puścić i w tym rozluźnieniu, w rozluźnieniu chwycić tą książkę i zacząć. Chcesz iść na ten trening i wszystko w tobie mówi ci, bardzo nie pasuje, jest zmęczony, nie, 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 po prostu nie mogę, to rozluźniasz się i idziesz, ubierasz buty i wychodzisz w rozluźnieniu. Poprzez łagodność, pewien ekstremalny opór może być pokonany. Pokonany to nie jest optymalne słowo, ale w sensie możesz przejść przez ten opór. Je jeżeli jest bardzo silny, to możesz przejść tylko poprzez łagodność. Nie możesz forsować, bo wtedy opór będzie się wzmacniał jeszcze bardziej będzie jeszcze bardziej z pewnym oporem, który bardzo narasta, do poziomów, gdzie po prostu no, nie możesz się przebić. To robisz się miękki, rozluźniasz się i z tą taką wiarą idziesz w odpuszczaniu i robisz tą rzecz. I Twojego nie chce, żebyś tego zrobił, bo myśli, że to jest niebezpieczne, że to jest zagrożenie, że to będzie złe. Że... I tak ty nakładasz taką wiarę, że mimo tego, że Twojego myśli, że praktycznie zginiesz, że <laughs> to będzie bardzo niebezpieczne, to ty nakładasz taką wiarę, że będzie okej. Okay. I to rozluźnianie się i działanie w tym rozluźnieniu, mimo oporu, to jest jak chodzenie po wodzie. Co symbolizuje woda? Woda symbolizuje podświadomość. Co robił Jezus? Chodził po wodzie, był ponad podświadomością, był nad podświadomością. Czyli był niezależny od podświadomości, chodził dosłownie na podświadomości. Poszedł ponad podświadomość, czyli ponad to, co podświadomość mówi. Czyli yy, według praw fizyki nie można zrobić tej rzeczy. I yy, według tej pamięci, którą mam, yy, to jak zrobimy tę rzecz, to zginiemy. Według pamięci, którą mam, według doświadczeń, które mam, jak zrobimy to, to będzie okropnie i będzie źle, i boję się, bo doświadczyłem coś tam. I tak w podświadomości jest dużo rzeczy na bazie przeszłości, na bazie tego, co doświadczyłeś, na bazie interpretacji, na bazie traum swoich, na bazie traum poprzez kogoś innego, bo czasami traumatyzuje nas widzenie kogoś, kto jest straumatyzowany, kto przechodzi przez traumę dosłownie przed nami. Ktoś jest traumatyzowany przed nami, i to może nas też trochę straumatyzować. I później myślimy, że jak my znajdziemy się w sytuacji podobnej do tej osoby, to stanie się to, co się stało tej osobie. Więc już mamy trochę traumy w sobie też poprzez tą osobę. Więc wszystko to, co jest w podświadomości, co ci mówi, że to, to nie jest możliwe, to, to, to nie jest możliwe, ej, to nie jest możliwe, to wchodzisz ponad to i chodzisz po wodzie. Czyli gdy ten opór będzie tak mocny w tobie, tak niesamowicie mocny i ty rozluźnisz się i powiesz dobra, idziemy, to Twoje ego, Twoja podświadomość, programy będą ci mówiły, czyli wybierasz śmierć. Czyli wybierasz śmierć, mój przyjacielu, bo Twoja podświadomość nie chce, żebyś tego zrobił, bo widzi tam, jakie zagrożenie dosłownie. jakiś strach ekstremalny. Dlatego jest ten opór, dlatego chce cię hamować. I ty idziesz w, ty, w tym kierunku, i Twoja podświadomość, Twoje ego mówi ci, czyli wybierasz śmierć. Czyli. Wiesz, że będzie porażka, wiesz, że stanie się coś strasznego, gdy to zrobisz. I ty wchodzisz ponad to i kładziesz nogę praktycznie na wodzie. I nie ma to sensu, że staniesz na tej wodzie. Nie ma to sensu. Według twojej podświadomości to nie ma sensu. nie ma sensu iść tam. To jest ekstremalne zagrożenie dla twojego ego z różnych powodów. Dla twojej podświadomości zagrożenie. Tak nie ma sensu. Człowiek podświadomiesz, krzyczy, nie ma sensu! I ty kładziesz nogę, i dosłownie nie ma sensu, że staniesz na tej wodzie, bo normalnie to się zapadniesz, ale ty nakładasz tą wiarę. Kładziesz tą nogę. I odkryjesz, że ta wiara sprawia, że rzeczywiście możesz chodzić metaforycznie po wodzie. To jest coś w stylu, wchodzisz pod lodowatą wodę, nie? Masz przekręcić na lodowatą wodę, albo wejść do jakiegoś, jakiegoś pełnika z lodowatą wodą. Twojego mówi, czyli wybierasz śmierć, rozumiem. I wtedy ty tak... I zaufaniem i wiarą robisz coś, co twojego interpretuje jako pewną śmierć. <noise> Praktycznie chodzisz po wodzie. <noise> Żebyś zapamiętał jeszcze bardziej to rozluźnianie się w tym oporze swoim. To rozluźnianie się w tym momencie, gdzie twojego krzyczy, o nie, 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 nie mogę, boję się, jestem wystraszony. Żebyś zapamiętał to rozluźnianie się w tym działanie, to po prostu powiem ci tak, gdy opór będzie ekstremalny, zacznij chodzić po wodzie. Zacznij nakładać tą wiarę i w rozluźnieniu, w rozluźnieniu. Nawet nie wiesz, co ja tutaj Ci przekazałem. To jest coś, co nawet biznesmeni robią. Nakładają wiarę, dosłownie podejmują decyzje, które dla wielu ludzi nie mają sensu. A oni nakładają tą wiarę, oni kładą nogę i wszyscy wokół mówią: Wierzę, że się zapadniesz. I oni nakładają tą wiarę, bo coś zobaczyli, coś odkryli, coś czują i kładą tą nogę <grywka> na wodzie. To jest trening wchodzenia nad swoją własną podświadomość. To jest trening wchodzenia nad swoją własną podświadomość. Wiesz, że coś jest dobre. Wiesz, że pewna rzecz będzie zdrowa dla Ciebie. Twoje ego krzyczy na bazie jakichś doświadczeń. Dosłownie możesz chcieć i się odezwać do pewnej osoby, i twoje ego dosłownie będzie to interpretowało jako pewną śmierć. Rozluźniasz się i idziesz według Twojego ego w pewną śmierć. Czyli idziesz stanąć na wodzie, gdzie Twojego mówi, wiesz, że się zapadniesz, i ty nakładasz tą wiarę, że się nie zapadniesz. Zacznij chodzić po wodzie. <grym> Czyli, gdy opór będzie narastał, to naucz się rozluźniać się w tym oporze. Ja czytałem książkę ostatnio. I przez to, że to robię, to w trakcie czytania książki w pewnym momencie był nudny fragment. I zauważyłem, że mam jeszcze sporo minut do czytania, bo ustaliłem sobie to, to jest moja decyzja, ale była nudna ta książka i mój mózg odlatywał, i nie chciało mi się, już nie miałem cierpliwości do tej książki. I zobaczyłem, że mam jeszcze sporo czasu czytania. I co zrobiłem? Moje ego mówiło mi: dobra, już, już, już nie mam cierpliwości, już nie mogę wytrzymać, już dobra, już wstajemy, już, już, już nie mogę. I ja tak. Taki puls. Taka wiara, taki rozluźnianie się i wchodzenie w tą książkę dalej. To będzie trwało jeszcze chwilę. To wzmocni twoją cierpliwość. Będziesz to robił w trakcie rozmów z ludźmi, gdzie twoja cierpliwość wzrasta do poziomów, gdzie A, ju, ju, wkurza mnie ta osoba, już nie mogę wytrzymać i tak... Zaufanie, wiara... I podejmujesz decyzję wysłuchać tą osobę najpierw, na przykład. Bo wiesz, że to może być lepsze w tej sytuacji, zamiast krzyczeć od razu i denerwować się na tą osobę. Wysłuchać ją do końca. To jest trening, to jest wchodzenie nad swoją podświadomość i w tym będziesz coraz lepszy i lepszy. Będziesz lepszy w nakładaniu tej wiary na, na różne sytuacje, bo pewne sytuacje są oczywiste, że będą dobre. Bo czasami mamy abstrakcyjne hamulce, takie hamulce, że jak się odezwę do tej osoby, to zginę. Nie? Tak to odczuwa twój organizm. I to jest abstrakcja. Tak wiesz w stu że tak jakby nie zginiesz i nawet się rozwiniesz, jak porozmawiasz, nawet jak nie pójdzie dobrze, to się rozwiniesz, bo się dowiesz nowe rzeczy o sobie, odkryjesz nowe rzeczy, doświadczysz coś, oswoisz się z tym doświadczeniem. Wiesz, że będzie dobrze, <grych> gdy porozmawiasz z tą osobą. To jest oczywiste. Ale dla Twojego ego to jest śmierć. I w tej sytuacji dosłownie żeby zrobił tą prostą rzecz, to musisz zacząć chodzić po wodzie, bo według ciebie to jest śmierć, to co masz zrobić. Więc rozluźnianie się i w rozluźnieniu działasz. Za każdym razem, gdy narasta ten, 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 ten stres, ten opór, te hamulce, puszczasz i czujesz, jakbyś stracił, bo czujesz, jakbyś. Jakbyś chodził po wodzie, także jakbyś chodził po wodzie i to nie ma sensu, że staniesz. Tak ryzykujesz, tak puszczasz i nakładasz tą wiarę, i tak okej, okay. w pewnym sensie idę w pewną śmierć według mojego ego. I działasz w tym rozluźnieniu, wykonujesz ten krok, idziesz na tą siłownię, czytasz tą książkę, dzwonisz do tej osoby, załatwiasz tą sprawę, rozluźniając się najpierw. To rozluźnienie sprawia, że robisz się bardziej miękki i możesz przecisnąć się przez ten opór. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz. Bądź uparty jak osioł. Czyli jak zaczniesz dodawać różne nawyki, zaczniesz robić pewne rzeczy i uwaga, nie dodawaj sobie zbyt dużo dobrych, fajnych, zdrowych nawyków. Naraz. Bo to jest sabotaż. To jest tak, że jakiś program w tobie Przekonuje cię, żebyś dodał bardzo dużo nawyków, fajnych, bo ten program wie, że się rozczarujesz. I gdy się rozczarujesz, to się utrzyma Twoja tożsamość, bo może masz taką tożsamość, że ty za każdym razem, gdy próbujesz pewne rzeczy, to ci nie wychodzi i się rozczarujesz. Więc ten program chce, żebyś zadziałał w taki sposób, w tych nawykach, żebyś się rozczarował. Więc czasami to jest sabotaż. Więc. W życiu ty nie potrzebujesz bardzo dużo nawyków. Jeden nawyk na fizyczną siłę i tak dobrą formę ciała, jeden nawyk na relaks i spokój, jeden nawyk na, na dokształcanie się, na, na wiedzę. I tyle. I modlitwa. Tak, parę nawyków i tyle. Chodzi o to, że jak wybierzesz coś, najlepiej jest wybrać coś i trzymać się tego. Jak wybierzesz medytację, obserwowania swoich myśli, to po prostu rób to przez cały rok, dzień w dzień. Jeżeli widzisz, że 20 minut jest za dużo, to zrób to 5, ale te 5 minut tak solidne. 5 minut solidnej medytacji, konkretnej, tej samej każdego dnia da Ci dużo więcej efektów niż 20 minut czy godzinę zmiennych medytacji z takim średnim skupieniem, gdzie je zmieniasz, próbujesz coś innego znowu, zmieniasz na jakiś inny nawyk, zamiast medytacji tysiąc razy więcej efektów da Ci 5 minut medytacji każdego dnia tej samej przez rok. To ci da więcej efektów. Bo penetrujesz pewne rzeczy głębiej i głębiej i głębiej poprzez, poprzez ten jeden nawyk. I poznasz siebie na bardzo głębokim poziomie, robiąc tą jedną rzecz dzień w dzień. Więc wybierasz sobie parę nawyków i musisz być uparty jako osioł. Czyli jak wybrałeś coś, to trzymasz się tego obojętnie co w sensie coś ci pewnego dnia wypadnie i powiesz sobie dobra to dzisiaj nie pasuje zrobić tego to jak uparty jak osioł mówisz nie wrócę się i zrobię to nie zatrzymam się i zrobię to bo zapamiętaj te słowa gdy pewne nawyki dają ci jakieś efekty takie szybkie i widzisz że o Wprowadziłem to oddychanie i relaksowanie swojego ciała. To już w tym samym dniu poczułem się trochę lepiej i następnego dnia poczułem się trochę lepiej, to rzeczywiście działa. To zgadnij. Po pięciu, dziesięciu dniach nie będziesz czuł tych efektów już. I jak przyjdzie moment, w którym nie będzie Ci się bardzo chciało zrobić tego oddychania czy tej medytacji, dosłownie, przyjdzie moment, gdzie pewnego dnia bardzo ci się nie chce tego zrobić, to jest ten dzień w którym zacznie tak naprawdę działać. Gdy twoje ego stawia największy opór pewnego dnia, żebyś nie zrobił pewnej rzeczy, to jest ten punkt przełomu. Ja miałem taką sytuację. Ja mam taki nawyk, gdzie oddycham przez 20 minut, to, to jest dużo czasu, ale, ale widzę, że to mi przynosi dużo efektów i opłaca się zainwestować te 20 minut. Przez 20 minut oddycham i przy każdym wdechu Rozluźniam pewną część ciała, czyli oddycham najpierw do, samego, do samej miednicy, oddycham, czuję, że oddycham do tego miejsca, i wypuszczam powietrze i rozluźniam to miejsce. Później oddycham do brzucha, wypuszczam i rozluźniam brzuch. Później przez ileś tam razy, później jak przychodzę do serca, to oddycham, czuję, jakbym brał wdech sercem, tak oddycham, biorę powietrze do serca i wypuszczam i rozluźniam tutaj cały ten rejon. Później do gardła, czuję, że oddycham powietrze do gardła. I wypuszczam i rozluźniam gardło. Później czuję, że oddycham do szczęki, dosłownie tak. Czuję, że biorę wdechy, ten wdech idzie do szczęki, jakby szczęka oddychała, jakby szczęka była płucami. I tak czuję, że wdech idzie do, do szczęki i rozluźniam i rozluźnia się szczęka. I później do oczu. Czuję, że oddycham oczami i wypuszczam. I robię to przez 20 minut. Jakieś 20 powtórzeń. Brzuch, 20 miednica, 20 powtórzeń brzuch, 20 powtórzeń serce, 20 powtórzeń gardło, 20 powtórzeń szczęka i oczy. I robię to przez 20 minut. I pewnego dnia zauważyłem, że to już nie przynosi takich efektów jak na początku. Ale kontynuowałem. A ja będę to robił. Uparłem się. I trudniej było mi się skupić. W trakcie robiłem tego, to tak jakby mus mi odlatywał, nie miałem ochoty na skupienie, i tak ja, ja powiedziałem sobie, nie, uparty jakoś, nie, 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 będę wracał i będę robił tak, będę się skupiał. I nie miałem ochoty się skupiać, ale się skupiałem. I pewnego dnia bardzo mi się tego nie chciało robić. Tak bardzo, 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 bardzo nie pasuje dzisiaj. Dosłownie mój organizm na każdym poziomie mówił mi dzisiaj tego, nie, 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 nie ma czasu, nie, nie, nie. nie. I wtedy praktycznie odebrałem to jako sygnał, tym bardziej powinienem to zrobić. Dosłownie, jak twoje ciało mówi ci, że dzisiaj nie rób tego, to, to, to jest sygnał, że to zadziała dzisiaj najbardziej. To jest potrzebne dzisiaj najbardziej. W sensie odwrotnie. Wszystko jest odwrotnie w tym świecie. Gdy ty otrzymasz sygnał, że bardzo ci się nie chce dzisiaj medytować, to jest dosłownie sygnał, że powinieneś medytować tym bardziej i powinieneś się skupić mocniej, bo będzie ci się trudno skupić dzisiaj. To jest, to jest ten punkt, gdzie się robi trudno. I tam zaczynają się transformacje. To jest ten punkt, gdzie zaczyna działać. Ludzie przestają w punkcie, gdzie już prawie zaczynało działać. To jest problem w rozwoju, że ludzie przestają, gdy już zaczynało działać. Więc ja bardzo nie chciałem zrobić tego oddychania i co zrobiłem? Zrobiłem. Położyłem się. Położyłem się i zacząłem oddychać ze skupieniem i nie chciałem się skupiać. I robiłem to i zacząłem... Takie skurcze mieć, jakbym płakał. Nie płakałem tak, nie wylatowały mi łzy, ale czułem takie... <śmuszczą> co się dzieje? Nie mogę. Nie mogę. Tak moje ciało mówiło, nie, 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 nie mogę, nie mogę tego zrobić. Nie mam cierpliwości, nie mam ochoty. I tak myślałem sobie, co się tutaj dzieje, kurczę? Ja prostą rzecz chcę zrobić. I moje ciało tak... Nie <śmuszczą> mogę. I to była transformacja, to, 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 to był przeskok, to było takie wypuszczenie, Wypu, wypuściłem emocje, tak coś wyszło i tak, i tak nałożyłem tą wiarę, że, że nic, nic strasznego się nie stanie, Gracjanku, <grym>, Nic strasznego się nie stanie, gdy się skupimy i będziemy to robili dalej. I moje ciało mówi: nie, nie mogę, nie, mo nie, nie mogę dzisiaj tego zrobić. I ja tak. <grym>, i robiłem to i skupiałem się. I w pewnym momencie chwyciłem to skupienie, i zrobiłem to. I praktycznie pokonałem pewną barierę. Zrobiłem trzy kroki po wodzie dosłownie. Że ta rzecz, która dosłownie według mojego ego była niemożliwa, coś we mnie blokowało, tak to odpuściło, bo nałożyłem tą wiarę, że jest OK, zrobimy to. I to jest przełom. Nawet nie wiesz, jak bardzo to się przekłada na inne rzeczy później. To, to jest wewnętrzna zmiana, to jest wypuszczenie emocji. To jest, to jest praktycznie pewne części mnie zaufały mi, bo zachowałem się jak Jezus, chodząc po wodzie i te części zauważyły i zauważyły, że okej, okay, to, to czego się baliśmy nie było aż tak straszne, i tak coś się zmieniło we mnie. I to, to jest transformacja, to jest ten punkt, gdzie się dzieją zmiany. I to jest niestety ten punkt, w którym. Dosłownie ludzie przestają robić tą rzecz. Bo te rzeczy, te oddychania, to wszystko, to są wymówki, żebyś ty poznał siebie i przeszedł przez transformację. Nie ma znaczenia, jaki rodzaj medytacji robisz. Chodzi o to, żebyś ją robił z pełnym skupieniem. I to, jaki rodzaj medytacji będziesz robił, to jest po prostu to, z czym rezonujesz ty i to, co to, tobie pasuje bardziej. To, to jest takie bardziej dopasowane do ciebie. Jak to wybierzesz, to już koniec. To już po prostu je jedziesz i tam, gdzie się zacznie robić bardzo trudno, to, to jest sygnał, że tym bardziej powinieneś robić to jeszcze bardziej ze skupieniem. Więc trzy rzeczy. Jedna rzecz. Zapoznajesz się przez trzy minuty za każdym razem, gdy pojawia się opór. Jeżeli nie uda ci się zadziałać mimo tego oporu, to trzy minuty kolejne wizualizujesz sobie robienie tej rzeczy. Drugi krok. Gdy opór jest bardzo, 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 bardzo silny i chciałbyś zrobić pewną rzecz, ale po prostu opór jest za silny, to rozluźniasz się i chodzisz po wodzie, robisz ten cud, że robisz coś, co jest niemożliwe według Twojego ego, że Twojego mówisz, że okej, okay, wybierasz śmierć, i tak zapadniesz się w tej wodzie, mówi twoje ego i ty tak nakładasz tą wiarę i chodzisz po tej wodzie, rozlu w rozluźnieniu działasz i wykonujesz tą rzecz. A trzeci krok. Jesteś uparty jak osioł i rozpoznajesz te momenty, gdzie ten twój nawyk, ta rzecz do zrobienia jest czymś, czego bardzo, bardzo wyjątkowo dzisiaj nie chcesz zrobić i traktujesz to jako sygnał, że o, ok, tu jest transformacja, tu zacznie, zacznie się pojawiać działanie, tu zacznie działać. Teraz, to co przekazałem, dobrze, jest posiedzieć z tym, poprzetwarzać to, bo to są jeszcze grubsze sprawy niż ci się wydają. Potrenuj to, zrób te rzeczy i zobaczysz, że te rzeczy są jeszcze większe niż myślałeś. W sensie, chcę, żebyś to odkrył. Chcę, żebyś to odkrył, i po miesiącu, po roku napisał mi, Gracjan, nawet nie wiesz, co to jest. I powiem ci, tak, wiem. <grym> wiem, co to jest. Wiem. I dziękuję, że ty teraz też wiesz. I dziękuję, że to zrobiłeś.